w poniedziałek i zapraszam do wspomnień. To był czerwiec 2004 roku. Parafia Miłosierdzia Bożego już funkcjonowała kilka lat, ale teren wokół kościoła w wielu miejscach był jeszcze zaniedbany. Część terenu przejęli leśnicy i tam postanowili urządzić park leśników. Teren uporządkowano, dokonano kilku nasadzeń i park został otwarty w ramach obchodów 80-lecia Lasów Państwowych. Proszę Państwa, prosimy, przybliżycie do bramy wejściowej do Parku Leśników. Ja poproszę Pana Dyrektora MDLP, Pana Andrzeja Morzyńskiego o zabranie głosu. O, pierwszy pułkownik. A który będzie minuta będzie 12 raczej. Tam jest z tyłu jest Irek. Kabinie jest do tyłu. A 12. Drodzy goście, zaproszeni, kochani leśnicy, pozwólcie, że powiem parę słów na temat tego parku. Mieszkańcy Szczecinka już wiedzą, jak on tu powstawał i co to jest. Natomiast te słowa kieruję głównie do tych, którzy są z zewnątrz. Proszę Państwa, jest tutaj posadzonych siłami leśników ponad 60 gatunków drzew i krzewów, czyli jak to leśnicy mówią, takie klasyczne arboretum. Firma UAN ze Szczecinka, wykonawca prac porządkowych i dróżek. Pracownicy nadleśnictwa Manowo. Moje młodzi rycerze. Na parę. Wszystko.
Dokonamy teraz poświęcenia kamienia pamiątkowego upamiętniającego 80-lecie Lasów Państwowych, leśnicy, mieszkańcom. Pięknie, Szczecinek 2004. I tego parku leśnicy. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre i nie ma niczego, co byłoby złe samo w sobie, o ile przyjmujemy je z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, moc i dobroć Twoja, Panie. Pobłogosław ten kamień, ten park, aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą tego używać, tym się posługiwać, wzrastali w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki, o to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Tego nie usunął, co? Cztery pozostałe, tak, tak? Będziecie pilnować. Proszę Państwa, zapewniam, że będą tu tabliczki z nazwiskami, także nikt na nikogo nie będzie mógł zwalić, że to nie jego utek. Po otwarciu przez kilka lat w parku nic się nie działo. Po kilku latach leśnicy przypomnieli sobie, że dysponują takim obiektem i zaczęli organizować tam różne akcje. Ostatnie to akcja Jedno dziecko, jedno drzewo, sadzenie lasu dziennikarzy, czy kilka dni temu lasu służby zdrowia. Park pięknieje, rosną nowe drzewa. Są szanse, że stanie się miejscem spacerów mieszkańców okolicznych osiedli. A to już wszystko w dzisiejszych archiwizjach. Zapraszam do wspomnień za tydzień.